Cześć, witam wszystkich. Po dłuższym czasie przeczytam Wam kolejne dwa rozdziały książki, którą czytam. Tytuł oczywiście to Dziecko, będzie to rozdział 10 i 11, także zachęcam osoby zainteresowane do posłuchania tychże kolejnych rozdziałów. Podczas 2 godzin, które spędziłyśmy razem, zaczęłam czytać Shaylee na głos. Potrafiła sama przeczytać większość książek, lecz postanowiłam uprzyjemnić jej wspólnie spędzony czas, jak również pokazać jej moje ulubione książki. Zamierzałam też porozmawiać z nią o pewnych sprawach, które opisywano w tych książkach, ponieważ zorientowałam się, że z powodu swojego wypaczonego dzieciństwa nie rozumie wielu rzeczy. Znała znaczenie poszczególnych słów, lecz nie miała pojęcia, jak się one mają do prawdziwego życia. Na przykład po przeczytaniu Charlotte's Web, Shayla długo zastanawiała się nad tym, dlaczego mała dziewczynka chciała zatrzymać karłowatą świnkę o imieniu Wilbur. Prosiaczek był najmniejszy z całego miotu. Shayla nie dziwiła się wcale, że ojciec nie chce go zatrzymać. Wyjaśniła mi, że Fern kochała go, ponieważ był taki malutki i nic nie mógł poradzić na to, że jest karłem. Shayla wciąż nie mogła tego pojąć. W jej dotychczasowym życiu obowiązywało przede wszystkim prawo przetrwania najsilniejszych. Tak więc sadzałam ją sobie na kolanach w kąciku czytelniczym i czytałam jej. Kiedy nie rozumiała jakiegoś słowa czy fragmentu, rozmawiałyśmy o tym, a nasze krótkie dygresje przeradzały się często w długie dyskusje. Fascynowała mnie ta mała dziewczynka, obdarzona dziecięcą niewinnością rozumowania, która potrafiła patrzeć oczyma dorosłych. Jej czyste, klarowne spojrzenie na wiele rzeczy czasem aż mnie przerażało, ponieważ było tak bezlitośnie prawdziwe. Z drugiej strony śmiać mi się chciało, kiedy wyrażała niektóre myśli w tak dziecinny sposób. Któregoś popołudnia przyniosłam małego księcia. Hej, Shale. Mam nową książkę. Zawołałam do niej. Przybiegła szybko i rzuciła się na mnie, wyrywając mi z ręki książkę. Zanim zebrałyśmy się do czytania, dokładnie obejrzała wszystkie obrazki. Potem siedziała już bez ruchu, z dłońmi zaciśniętymi na moich dżinsach. Mały książę nie jest długą książką, więc przeczytałam połowę w pół godziny. Kiedy doszłyśmy do fragmentu o lisie, Shayla poruszyła się na moich kolanach, żeby usiąść wygodniej. Chodź pobawić się ze mną, zaproponował mały książę. Jestem taki smutny. Nie mogę bawić się z tobą, odparł lis. Nie jestem oswojony. Ach, przepraszam, powiedział mały książę. Lecz po namyśle dorzucił. Co znaczy oswojony? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane, powiedział lis. Oswoić znaczy stworzyć więzy. Stworzyć więzy? Oczywiście, powiedział lis. Teraz jesteś dla mnie tylko małym chłopcem, podobnym do 100 000 małych chłopców. Nie potrzebuję ciebie i ty także mnie nie potrzebujesz. Jestem dla ciebie tylko lisem, podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie jedyny na świecie i ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Życie jest jednostajne. Ja poluję na kury, ludzie polują na mnie. Wszystkie kury są do siebie podobne i wszyscy ludzie są do siebie podobni. To mnie trochę nudzi, lecz jeśli byś mnie oswoił, moje życie nabrałoby blasku. Z daleka będę rozpoznawał twoje kroki, tak różne od innych. Na dźwięk cudzych kroków chowam się pod ziemię. Twoje kroki wywabią mnie z jamy jak dźwięki muzyki. Spójrz, widzisz tam łany zboża? Nie jem chleba. Dla mnie zboże jest nieużyteczne. Łany zboża nic mi nie mówią. To smutne, lecz ty masz złociste włosy. Jeśli mnie oswoisz, to będzie cudownie. Zboże, które jest złociste, będzie mi przypominało ciebie. I będę kochać szum wiatru w zbożu. Lis zamilkł i długo przypatrywał się małemu księciu. Proszę cię, oswój mnie, powiedział. Bardzo chętnie, odpowiedział mały książę. Lecz nie mam dużo czasu. Muszę znaleźć przyjaciół, nauczyć się wielu rzeczy. Poznaje się tylko to, co się oswoi, powiedział lis. Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe, a ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. Jak to się robi? Spytał mały książę. Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siądziesz w pewnej odległości ode mnie, od tak, na trawie. Będę spoglądać na ciebie kątem oka, a ty nic nie powiesz. Mowa jest źródłem nieporozumień, lecz każdego dnia będziesz siadać trochę bliżej. Shayla położyła dłoń na stronie. Przeczytaj to jeszcze raz, dobrze? Przeczytałam ponownie cały fragment. Odwróciła się twarzą do mnie i długo patrzyła mi w oczy. Ty to robić ze mną, tak? O czym mówisz? Ty to robić ze mną? Oswoiłaś mnie. Uśmiechnęłam się. Wszystko jak mówi książka, pamiętasz? Ja się bać bardzo i uciec do sali gimnastycznej. A ty tam przyjść i siedzieć na podłodze, pamiętasz? Zmoczyłam majtki, pamiętasz? Ja bardzo się bać. Myśleć, że ty mnie zbić za to, co ja robić tamtego dnia.
A ty siedzieć na podłodze. I podchodziłaś coraz bliżej, oswajałaś mnie, tak? Uśmiechnęłam się z niedowierzaniem. Chyba masz rację. Ty mnie oswajasz, tak jak mały książę Lisa. Ty tak mnie oswajasz i teraz ja jestem dla ciebie kimś wyjątkowym jak ten lis, tak? Zgadza się, jesteś dla mnie kimś wyjątkowym, Shailo. Odwróciła się do mnie tyłem i usiadła wygodnie. Czytaj dalej. W ten sposób mały książę oswoił Lisa, a gdy godzina rozstania była blisko, lis powiedział. Ach, będę płakać, to twoja wina, odpowiedział mały książę. Nie życzyłem ci nic złego. Sam chciałeś, abym cię oswoił. Oczywiście, powiedział lis. A będziesz płakał? Oczywiście. A więc nic nie zyskałeś na oswojeniu? Zyskałem coś ze względu na kolor zboża, powiedział lis, a później dorzucił. Idź jeszcze raz zobaczyć róże. Zrozumiesz wtedy, że twoja róża jest jedyna na świecie. Gdy przyjdziesz pożegnać się ze mną, zrobię ci prezent z pewnej tajemnicy. Mały książę poszedł zobaczyć się z różami. Nie jesteście podobne do mojej róży. Nie macie jeszcze żadnej wartości, powiedział różom. Nikt was nie oswoił i wy nie oswoiłyście nikogo. Jesteście taki, jakim był dawniej lis. Był zwykłym lisem podobnym do 100 000 innych lisów. Lecz zrobiłem go swoim przyjacielem i teraz jest dla mnie jedyny na świecie. Róże bardzo się zawstydziły. Jesteście piękne, lecz próżne, powiedział im jeszcze. Nie można dla was poświęcić życia. Oczywiście moja róża wydawałaby się zwykłemu przechodniowi podobna do was. Lecz dla mnie ona jedna ma większe znaczenie niż wy wszystkie razem, ponieważ ją właśnie podlewałem. Ponieważ ją przykrywałem kloszem. Ponieważ ją właśnie osłaniałem. Ponieważ właśnie dla jej bezpieczeństwa zabijałem gąsienicę, z wyjątkiem 2 czy 3, z których chciałem mieć motyle. Ponieważ słuchałem jej skarg, jej wychwaleń się, a czasem jej milczenia. Ponieważ jest moją różą, powrócił do lisa. Żegnaj, powiedział. Żegnaj, powiedział lis. A oto mój sekret, jest bardzo prosty. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Twoja róża ma dla ciebie tak wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej wiele czasu. Ponieważ poświęciłem jej wiele czasu, powtórzył mały książę, aby zapamiętać. Ludzie zapomnieli o tej prawdzie, rzekł lis. Lecz tobie nie wolno zapomnieć. Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś. Jesteś odpowiedzialny za swoją różę. Shaila zsunęła się z moich kolan i opadła na kolana przodem do mnie tak, by mogła spojrzeć mi w oczy. Ty odpowiedzialna za mnie, ty mnie oswajać, więc teraz odpowiedzialna za mnie, tak? Długo patrzyłam w jej niezgłębione oczy. Nie miałam pewności, o co mnie pyta. Nie spuszczając ze mnie wzroku, wyciągnęła ramiona i objęła mnie za szyję. Ja ci trochę oswoić, trochę, co? Ty oswoić mnie, a ja ciebie. I teraz ja też odpowiedzialna za ciebie, tak? Przytaknęłam, puściła mnie i usiadła. Przez chwilę siedziała zamyślona, wodząc palcem po wzorze dywanu. Dlaczego ty to robisz? Spytała. Ale co, Shailo? Oswajasz mnie. Nie wiedziałam, co jej odpowiedzieć. Spojrzała na mnie swoimi niebieskimi oczami. Dlaczego cię to obchodzi? Nie rozumiem. Dlaczego chcesz mnie oswoić? Czułam zamęt w głowie. Nigdy nie mówili mi na żadnych zajęciach, że spotkam takie dzieci. Nie czułam się do tego przygotowana. Była to jedna z tych chwil, kiedy można powiedzieć tylko prawdę. No cóż, dziecinko, chyba nie mam szczególnego powodu. Po prostu wydawało mi się, że tak będzie dobrze. Czy to tak jak z lisem? Czy ja być wyjątkowa dla ciebie, ponieważ ty mnie oswoić? Czy ja specjalna dziewczyna? Tak, jesteś dla mnie wyjątkową dziewczynką, uśmiechnęłam się. Jest tak, jak mówi lis. Stałaś się moją przyjaciółką i nie ma drugiej takiej na świecie. Chyba zawsze chciałam, żebyś była moją wyjątkową dziewczyną. I chyba dlatego cię oswoiłam. Kochasz mnie? Skinęłam głową. Ja też cię kocham. Ty jesteś moją wyjątkową osobą, najlepszą na całym świecie. Shaila wyciągnęła się na podłodze z głową opartą na moim udzie. Miała w dłoni kawałek płótna, które znalazła na podłodze. Miałam już zacząć czytać dalej. Torej, tak? Nigdy mnie nie zostawisz? Odgarnęłam jej włosy z czoła. Kiedyś pewnie tak, kiedy skończy się szkoła i pójdziesz do innej klasy, do innego nauczyciela. Ale nie wcześniej, więc mamy jeszcze dużo czasu. Usiadła gwałtownie. Ty być moją nauczycielką, nigdy nie będę miała innej. Teraz jestem twoją nauczycielką, ale kiedyś nie będę. Potrząsnęła głową, a jej twarz spochmurniała. Tutaj moja klasa, tu będę zawsze. Zobaczysz, będziesz gotowa, kiedy przyjdzie odpowiednia chwila. O nie, ty mnie oswoić, ty odpowiedzialna za mnie. Nie możesz nigdy mnie opuścić, bo ty już zawsze odpowiedzialna za mnie. Tak tam jest napisane i ty tak robić, więc to twoja wina, że ty mnie oswoić.
Kochanie, nie myśl o tym, powiedziałam i posadziłam ją sobie na kolanach. Ale ty mnie zostawisz, powiedziała z wyrzutem, odsuwając się nieco. Tak jak moja mama i Jimmy i wszyscy. Tata też by tak zrobił, gdyby oni go nie wsadzić do więzienia. Mówił mi to. Ty jak wszyscy inni, też mnie zostawić. Chociaż mnie oswoić, a ja cię o to nie prosić. To nie będzie tak, Shaylo. Nie chcę cię teraz zostawić. Jestem z tobą. Wszystko się zmieni, kiedy skończy się szkoła. Tak jak w książce. Mały książę oswoił Lisa i odszedł, ale tak naprawdę wciąż jest z nim. Ponieważ za każdym razem, kiedy Lis patrzy na pszeniczne pola, myśli o małym księciu. Pamięta, jak bardzo kochał go mały książę. Między nami też tak będzie. Nigdy nie przestaniemy się kochać. Wtedy łatwiej jest odchodzić, ponieważ za każdym razem, kiedy myślisz o kimś, kto cię kocha, czujesz odrobinę jego miłości. Wcale nie, wtedy tęsknisz za nim. Objęłam ją ramieniem i przyciągnęłam do siebie. Widziałam, że jej nie przekonałam. Teraz trudno o tym myśleć. Jeszcze nie jesteś gotowa, żeby odejść, więc cię nie opuszczę. Poczekamy, aż będziesz gotowa. Nie będę, nigdy nie będę gotowa. Przytuliłam ją mocno, bez wątpienia bała się jeszcze o tym myśleć. Nie wiedziałam, jak się zachować, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że nadejdzie taka chwila, kiedy będzie musiała odejść. Kiedy znajdą dla niej miejsce w szpitalu albo skończy się rok szkolny. Podejrzewałam, że cała moja klasa przestanie istnieć, więc nie chciałam łudzić się, że Shayla zostanie ze mną dłużej. Czas uciekał, a ja nie miałam pewności, czy ona zmieni się w ciągu zaledwie 4 miesięcy. Kołysałam ją, a ona patrzyła na moją twarz. Będziesz płakać? Kiedy? Kiedy odejdziesz? Pamiętasz, co powiedział Lis? Jeśli ktoś pozwala cię oswoić, ryzykuje, że będzie płakał. I miał rację. Zawsze, kiedy ktoś odchodzi, trochę płaczesz. Czasem miłość boli. Niekiedy płaczesz z jej powodu. Ja płaczę za Jimmy i mamą, ale mama mnie nie kocha. Nie wiem, to się wydarzyło, zanim cię jeszcze poznałam. Nigdy nie spotkałam twojej mamy. Ale nie mogę sobie wyobrazić, żeby cię w ogóle nie kochała. Trudno jest nie kochać swoich dzieci. Zostawiła mnie na autostradzie. Nikt tak nie robi, jeśli kocha swoje dzieci. Tato mi to powiedzieć. Nie wiem, Shayla, po prostu nie wiem. Nie potrafię powiedzieć, kto ma rację. Ale nie zawsze tak musi być. Ja nigdy cię nie zostawię w taki sposób. Pozostaniemy razem, nawet kiedy skończy się szkoła. Nawet jeśli nie będziemy się widywały. Jest tak, jak powiedział Lis. Zawsze, kiedy patrzył na pole pszenicy, myślał o małym księciu. Tak więc mały książę był z nim w szczególny sposób. Tak będzie i z nami. Nie chcę żadnego pola. Chcę ciebie. To coś szczególnego, Shaylo. Najpierw jest trochę smutno, ale potem wszystko będzie dobrze. Za każdym razem, kiedy pomyślimy o sobie, poczujemy się dobrze tam w środku. Bez względu na to, jak daleko znajdziemy się od siebie. Nigdy nie zapomnimy o tym, jak byłyśmy ze sobą szczęśliwe. Nic nie odbierze ci wspomnień. Shayla przylgnęła do mnie mocno. Nie chcę myśleć o tym. Masz rację. Nie czas, żeby się tym martwić. Przed nami daleka droga i musimy zająć się wieloma innymi sprawami.